Dobra, ja mogę wziąć tą robotę, nie? Tylko nie tam można kasy zarobić. Ja mogę wziąć tą robotę, tylko ile kasy to można zarobić? Pan dzwoni do ogłoszenia, tak? No, w sprawie pracy, no. Ile kasy tam jest? Do wyznaczenia. Czy ma pan doświadczenie w ogóle w ogrodnicy, tak? Nie, mnie wywalili z roboty za picie, nie? Ja szukam roboty po prostu teraz i do was mogę iść, nie? Elegancko będzie. No tam jest, no, ten e-mail jest podany, to pan może CV swoje wyrzucić, szef. Ja nie mam komputera właśnie. Do pana tam uznaję, gdzie ja nie mam komputera, nie? Ile to można kasy dostać u was? Pieniędzy. Dobra, a to nie może mi tutaj pan powiedzieć, ile będzie pieniędzy z tego? Nie wiem, naprawdę nie wiem. No ale pan tam pracuje, tak? Tak, ale to szef ustala, tak. No dobra, a jest tam szef gdzieś obok? Mogę pogadać z nim? Nie ma. A kiedy będzie? Może pan podjechać, żeby pan tu gdzieś był blisko, jutro. Jutro, a jutro będzie szef? O kiedy, o której godzinie? Dobra, tylko teraz tak, ja mogę przychodzić w sobotę i niedzielę do roboty, bo po prostu pozostałe dni nie pasują, nie? Bo ja mam przykro mi, nie. Mam kuratora po prostu i mogę tylko w sobotę i niedzielę wyłaść. Dobrze, nie, szukam, przykro, do widzenia. Jaka to jest stawka? Tam godziny jest płacone, czy jak? U was. Tak, ja nie wiem, jakiej pracy pan poszukuje, więc ciężko mi powiedzieć, jaka stawka. Mogę panu powiedzieć, że my się zajmujemy stanowiskami informatycznymi. Tam coś dynamic. Dobra, coś tam dynamics, ja mam komputer, więc myślę, że się nadam, no i mówię, jest robota potrzebna, tylko tak, ja mogę przychodzić w poniedziałek, czwartek, piątek, nie? I środa odpada, bo po prostu mam inną robotę, ale ile jest kasy do zarobienia? To jest najważniejsze pytanie, prawda? To proszę w takim razie przesłać swoje CV. SMS-em? Halo? Nie, tam maila. Na razie nie mam komputera, bo mówię, no ale go kupię, mi przyjdzie, mogę SMS-em przesłać. Albo podejść tam, nie? Do was. No bardzo prosimy nie podchodzić, jak pan będzie miał komputer, to wysłać w takim razie e-maile. No dobra, to będzie w przyszłym tygodniu. Ja mogę podejść, mówię, nie mam żadnego problemu, po 16 mogę być, nie? Bo na razie mam robotę, ale po 16 będzie dobrze, no? Tylko gdzie? Jaki adres?